Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, panie sierżancie. Czego pan sobie życzy? Piwko? Piwko, piwko. A co jeszcze pani tam ma? A ty co? Też pękasz? Co mam pękać? Chodzi o to, żeby się przejść po mieście. Stefan idzie ze mną? Pewnie, że idę. No to lecimy. Panowie, kufle oddawać. Panie Karolak, chwileczkę. Panie Karolak, ja chciałem pana o coś osobiście zapytać. Dlaczego pan się tu kręci? Panie Tufta, pan mnie doskonale, czy chciał, czy nie chciał, muszę się tu kręcić, ponieważ mieszkam tutaj w tym domu i nic na to nie poradzę. Panie sierżancie, daj mu pan M3 w innej dzielnicy, z gazem, z łazienką, z wodą, z kobitą jeszcze, to panie, przestanie się tu kręcić. Panie Franczak, to, że pana wołają kolesie króla Albanii, to jeszcze nie powód, żeby pan żartował ze mną. Znaczy ja coś Niech pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Tu nie ma żartu. Tu organa władzy są. Tak wam się tam w kiciu powodziło. No nie mogę narzekać. Byłem w kuchni dietetycznej. Przybyło mi 6 kg. Daj Boże wszystkim na wolności i takie wyżywienie, jakie miałem w więzieniu. A jak tam było z paleniem? No, za chleb dostanie wszystko. Dawno wyszliście? 3 miesiące temu. I nie pracujecie? No, na razie odpoczywam, żeby nabrać sił. A za coście się dzieli? Za niewinność. Nie no, pytam się za co. Panie Tufta, ja jestem porządnym człowiekiem. Nie kradnę. A pański poprzednik znęcał się nade mną, że źle przechodziłem po jezdnie. I nie pracujecie? Mam matkę. Ile wy macie lat? 38. On? 1738. 73. No to nie wstyd wam być na utrzymaniu matki? Panie Tufta, człowiek, który ma matkę, zawsze pozostanie dzieckiem. Dopiero kiedy ją straci, dba o swoje wyżywienie. Tu wiek nie odgrywa żadnej roli. Panie Karolak, ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.